Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której czułeś, że nie jesteś priorytetem dla innych? Czy zdarzyło ci się kiedyś, że dobrze wykonałeś jakąś pracę, wpadłeś na świetny pomysł albo zrobiłeś coś naprawdę wartościowego dla innych, ale nie zostałeś za to doceniony? Wiem, że trudno sobie z tym poradzić. Niestety, czasami nawet jeśli postępujesz właściwie, robisz tylko najlepsze dla wszystkich i jesteś dostępny dla innych, ludzie mogą nie zauważyć twojej prawdziwej wartości lub udawać, że nie zauważają jej. Tak naprawdę, jeśli w dalszym ciągu będziesz próbował zadowolić ludzi, którzy nie okazują ci uznania, na jakie zasługujesz, możesz się zniechęcić, a odwrócenie tej sytuacji może być dość trudne. Jest to niewątpliwie nieprzyjemne uczucie, a staje się jeszcze gorsze, gdy dotyczy to bliskiej ci osoby, na przykład rodziny, przyjaciół lub partnera. Według filozofii stoickiej nie powinniśmy oczekiwać uznania od innych, bo jest to od nas niezależne, a takie uznanie może nie nastąpić. Dlatego nie należy na to czekać, bo to recepta na frustrację. Ale co, jeśli powiem ci, że istnieją metody, aby stać się priorytetem w czyimś życiu, aby być bardziej rozpoznawalnym? Tak naprawdę, jeśli zrozumiesz i zastosujesz to, co ci zaraz pokażemy, jest całkiem możliwe, że tak się stanie. Jest kilka kroków, które pomogą ci utrzymać się na szczycie czyjejś listy. Wykonując te 9 kroków, możesz mieć pewność, że osoby, na których ci zależy, będą miały poczucie, że zawsze jesteś priorytetem w ich życiu. Teraz, gdy rozumiesz problem, czas zrewolucjonizować swoje podejście, poznając rozwiązanie. Chodźmy. Zanim zaczniemy, proszę cię o obejrzenie tego filmu do końca, ponieważ każdy krok jest ważny. Krok pierwszy. Stwórz strach przed utratą ciebie. Jest to jedna z najpotężniejszych technik psychologicznych, których możesz użyć, aby ktoś uznał cię za priorytet. Ludzi często bardziej motywuje strach przed utratą czegoś niż perspektywa jego zdobycia. Jeśli chcesz, aby ktoś postrzegał cię jako priorytet, musisz sprawić, aby bał się cię stracić. Aby to zrobić, zacznij dystansować się emocjonalnie, przestań dzielić się z nimi swoimi uczuciami i zwierzeniami, a zacznij balansować swoim czasem z innymi ludźmi. To sprawi, że poczują, że nie są dla ciebie tak ważni jak kiedyś. To bardzo potężna technika, ale należy jej używać ostrożnie. Jeśli zdystansujesz się za bardzo, mogą zrezygnować z prób odzyskania cię, dlatego musisz używać tej techniki mądrze i w równowadze. Krok drugi. Unikaj bycia zawsze dostępnym. Termin jakość ponad ilość często odnosi się do różnych dziedzin życia. Dotyczy to także relacji. Jeśli pragniesz być priorytetem w czyimś życiu, być może będziesz musiał stać się mniej dostępny. Im bardziej jesteś dostępny, tym większe prawdopodobieństwo, że zostaniesz uznany za coś oczywistego. Nie oznacza to, że powinieneś być dostępny tylko wtedy, gdy ci to odpowiada, ale jeśli konsekwentnie dostosowujesz się i dostosowujesz do innych, nadszedł czas, aby ustalić priorytety. Wysłanie wiadomości, że masz życie poza nimi i że nie tylko na nich czekasz, sprawi, że bardziej docenią twoją obecność. Krok trzeci. Zachowaj odrobinę tajemnicy. Ludzi na ogół przyciąga to, co zagadkowe i tajemnicze. Fascynacja nieznanym może być urzekająca i często sprawia, że ludzie czują się bardziej związani. W świecie związków bycie odrobiną tajemniczości może działać na twoją korzyść. Jeśli chcesz być postrzegany jako priorytetowy, unikaj natychmiastowego ujawniania wszystkiego o sobie. Podaj wskazówki na temat swoich hobby i zainteresowań, nie ujawniając nadmiernych informacji. Odpowiadaj na pytania niejasno i unikaj zagłębiania się w swoją przeszłość. Celem jest utrzymanie drugiej osoby zaintrygowanej i chcącej dowiedzieć się o tobie więcej. Z biegiem czasu zaczną postrzegać cię jako priorytet w swoim życiu. Krok czwarty.
Pozwól im inwestować w ciebie. To delikatny krok, z którym musisz postępować mądrze i oszczędnie, ponieważ nie chcesz odpychać ludzi, a wręcz przeciwnie. Rozważ następujące kwestie. Kto jest bardziej skłonny postrzegać cię jako priorytet? Ktoś, kto dużo w ciebie zainwestował, czy ktoś, kto tego nie zrobił? Odpowiedź jest oczywista. Jeśli chcesz, aby ktoś postrzegał cię jako priorytet, musisz pozwolić mu inwestować w ciebie. Można to zrobić na różne sposoby. Na przykład pozwól im zainwestować w ciebie swój czas, odrzucając plany, o których wiesz, że nie będziesz w stanie ich zrealizować. Pokaż także, że twój czas jest cenny, nie zawsze bądź dostępny i spraw, aby na ciebie poczekali. Taka postawa wyśle wiadomość, że nie jesteś byle kim i ktoś musi włożyć więcej wysiłku, aby zyskać twój czas. To sprawi, że zobaczą cię jako wyzwanie i ponownie zaczną traktować cię priorytetowo. Pamiętaj, że aby zadziałała, musisz używać tej techniki z umiarem. Nie przesadzaj, bo efekt może być odwrotny do zamierzonego. Krok piąty. Ustal priorytety swoich potrzeb. Nie oznacza to bycia egoistą. Ustalanie priorytetów swoich potrzeb oznacza po prostu nie stawianie się w sytuacji, w której nie jesteś priorytetem. Na przykład, jeśli wiesz, że ktoś nie będzie cię traktował tak, jak na to zasługujesz, dlaczego miałbyś chcieć być blisko tej osoby? Otaczając się ludźmi, dla których jesteś priorytetem, zwiększasz swoje szanse na bycie postrzeganym jako priorytet. Ważne jest, aby pamiętać, że nie możesz kontrolować uczuć drugiej osoby wobec ciebie. Możesz kontrolować tylko to, co o sobie myślisz. Jeśli chcesz być priorytetem w czyimś życiu, upewnij się, że jesteś priorytetem w swoim własnym życiu. Krok szósty. Nie rób z nich centrum swojego życia. Czy wiesz, że ludzi często pociągają rzeczy, których nie mogą mieć? To prawda. Im bardziej ktoś czuje, że musi na coś zapracować, tym bardziej tego pragnie. Prawdopodobnie słyszałeś wyrażenie: trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie. To zdanie symbolizuje tendencję ludzi do bycia bardziej urzekającym tym, czego nie posiadają. Dotyczy to także relacji międzyludzkich. Zatem ten szósty krok podkreśla, że powinieneś pamiętać o tej mądrości, gdy masz do czynienia z innymi ludźmi. Zachęca cię do zachowania pewnego dystansu, dzięki czemu ludzie będą bardziej zainteresowani twoją obecnością. To przekaże wiadomość, że nie jesteś zdesperowany, aby zwrócić na siebie ich uwagę, a z biegiem czasu będą cię bardziej cenić. Krok siódmy. Przestań cały czas inicjować komunikację. Jeśli często zdarza ci się inicjować komunikację z kimś ważnym w twoim życiu, być może nadszedł czas, aby cofnąć się o krok. Może się to wydawać odwrotne do zamierzonych, ponieważ jeśli chcesz stać się priorytetem w czyimś życiu, czy nie powinieneś być tym, który inicjuje komunikację? Odpowiedź brzmi nie. Kiedy zawsze to ty inicjujesz komunikację, druga osoba zaczyna traktować cię jako coś oczywistego. Przyzwyczajają się do twoich wysiłków i zaczynają postrzegać cię jako mniej ważnego. Jaka jest więc alternatywa? Po prostu przestań inicjować komunikację i zobacz wynik. Jeśli drugiej osobie naprawdę na tobie zależy, postara się nawiązać kontakt. Krok ósmy. Stwórz własne szczęście. Jeśli chcesz stać się priorytetem w czyimś życiu, ważne jest, aby stworzyć własne szczęście i nie zależeć od tego, czy ktoś będzie szczęśliwy. Chociaż byłoby wspaniale mieć kogoś, na kim można polegać i kto sprawia, że czujemy się dobrze, poleganie na tej osobie w kwestii naszego szczęścia może prowadzić do rozczarowania. Co więcej, kiedy zależymy od innych, aby być szczęśliwymi, tak naprawdę nie żyjemy własnym życiem. Żyjemy zgodnie z ich programem i priorytetami, co może prowadzić do urazy. Jeśli chcesz być priorytetem w czyimś życiu, ważne jest, aby stworzyć własne szczęście. To nie tylko sprawi, że będziesz szczęśliwszy na dłuższą metę, ale także sprawi, że będziesz bardziej atrakcyjny dla innych
ponieważ będziesz wyglądać na bardziej zrównoważonego i pewnego siebie. Krok 9. Bądź gotowy odejść. Pomysł odejścia od osoby, na której nam zależy, może być przerażający, ale jest to ważny krok. Pokazując, że nie boisz się odejść, wysyłasz sygnał, że nie zaakceptujesz niczego mniejszego niż na to zasługujesz. Właściwa osoba w naturalny sposób uzna cię za priorytet i dołoży wszelkich starań, aby zatrzymać cię w swoim życiu. Zawsze pamiętaj, że twoim zadaniem jest postępować właściwie, na co masz wpływ. Dlatego powinieneś mieć świadomość, że twoje działania są słuszne w oczach innych i robiąc to, powinieneś czuć się dobrze. Nie oczekuj, że zawsze będziesz doceniany lub rozpoznawany i że ludzie zawsze będą dawać ci wartość, na którą zasługujesz. Daj sobie czas, a ludzie w naturalny sposób zaczną cię zauważać tak, jak na to zasługujesz. Oto wniosek podsumowujący te 9 kroków prowadzących do bycia priorytetem w życiu innych ludzi. Spróbuj wchłonąć to do końca. Wszyscy doświadczyliśmy chwil, w których czuliśmy się zaniedbani lub nietraktowani priorytetowo. Należy jednak pamiętać, że nasza podróż życiowa jest wyjątkowa i priorytety innych ludzi mogą nie odzwierciedlać naszej prawdziwej wartości. Zamiast pozwalać, aby te sytuacje miały wpływ na naszą samoocenę, możemy wykorzystać te chwile jako okazję do osobistego rozwoju. Kluczem jest ustalenie priorytetów dla siebie, dbanie o swoje szczęście i dobre samopoczucie. W końcu inni zaczną zauważać i dawać ci wartość, na którą zasługujesz. I pamiętaj, że nawet jeśli inni nie umieszczają cię na szczycie swojej listy, możesz i powinieneś zapewnić sobie priorytet, na jaki zasługujesz. To nie jest egoizm, to współczucie dla samego siebie i samostanowienie. Dzięki temu możemy budować zdrowsze relacje, podejmować decyzje bardziej zgodne z naszymi celami i prowadzić bardziej satysfakcjonujące i znaczące życie. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić filmu i zasubskrybować kanał, jeśli ten materiał był satysfakcjonujący dla twojego życia. Zostawię tutaj 2 filmy, które być może również cię zainteresują. Do zobaczenia wkrótce.